Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony. Siro, kochani, mamy delikatny problem, ale to jest problem, o którym wam za chwilę opowiem. W sumie to mam dwa problemy nawet. Po pierwsze, nie wiem czemu, ale po dłuższej nieobecności w Moonlighterze zauważyłem dosyć znaczący problemik. Zapytacie jaki? Problemem jest to, że włączając Moonlightera, nie wiem czy tak było wcześniej, co prawda, ale włączając Moonlightera, w jednej chwili mój dysk SSD, na którym nawet gra nie jest zainstalowana, bo ja mam ogólnie dwa dyski, jeden HDD, drugi SSD. No i takie słabsze gierki sobie oczywiście instaluję na dysku HDD, czyli na takim tak zwanym twardzielu. No i wszystko byłoby ładnie, pięknie, gdyby nie to, że gra zaczęła mi strasznie się dławić. Gra zaczęła mi się strasznie dławić. Dobra, no musimy to poncho ogarnąć. Mamy ten plastik, to go od razu kupmy. O właśnie, no jak widzicie, gra przez chwilę się przycięła. I naprawdę nie wiem, chyba nie wiesz, na czym to polega. O kurde, mogłem się z nim targować. Wróć. Nie mogę już. Puck. Ale głupie zrobiłem. Dobra, trudno. Będziemy dalej dropić plastik. I właśnie zauważyłem, że ta gra wykorzystuje 100% dysku, którego teoretycznie nawet nie powinna używać. Czyli coś jest nie tak. W ogóle zacząłem już robić ten odcinek. Dobrze, to w sumie przez chwilę zacząłem nagrywać. Po prostu gra mi się zerżnęła. Ani w lewo, ani w prawo. Nic się nie dało zrobić. Kurde, no potrzebnie zrobiłem, zagadałem się, no trudno. Idziemy znów do lochu oczywiście elektrycznego. Idziemy do lochu elektrycznego, bo musimy dalej dopić plastik, który oczywiście skasztaniłem. No ale mniejsza. O, tu w ogóle coś jest. Ja miałem dosyć sporą przerwę od Moonlightera, bo miałem kilka odcinków zapisanych. W ogóle nagrywam to. Nagrywam to tego dnia, którego będziecie to oglądać w sumie. Aha. Takie buty. Spoko. Widzę, że gra też się nie zapisała tak jak powinna. No ale mniejsza. No i co, teraz stracimy kasy sporo. 25 tysięcy. No kurde, no nie wierzę. Normalnie lama dzisiaj jestem. Jestem dzisiaj lama. Dobra, a drugim problemem jest to, że zakupiłem sobie drukarkę 3D i niestety siedzi ona teraz w pokoju, w którym nagrywam. I nie wiem, czy słyszycie, ale są właśnie takie delikatne szumy. Dodatkowo głos mogę mieć zmieniony minimalnie, no bo jednak odszumiarka, czy ogólnie program do odszumiania, który jest w tej chwili in live, czyli jest na żywo, to wszystko odszumione, no wykrywa ten szum i stara się go usunąć. A nie może go usunąć samoistnie. Więc usuwa również i mój głos. I tak to właśnie wygląda. W ogóle chłopaki wczoraj z Discordem jak zwykle wciągnęli w LOLa. I skończyliśmy grać chyba w pół do pierwszej, coś takiego. A zanim sobie tam jeszcze pogarniałem kilka rzeczy. Niestety już była pierwsza albo druga. I nagrywam to o godzinie 11.21. O, kolejny przedmiot za kilkaset tysięcy. Fajnie. To już jest boss. Ale nie. Szukamy plastików. Szukamy plastików. Rtęć. Dobra. Szukamy plastiku i szukamy potem jeszcze. Trzeba iść na inny niestety dungeon. Na inny dungeon. Musimy wyszukać misy z owocami. Pamiętam, że to było w tym właśnie dungeonie. W dungeonie z roślinkami. Dobra. No jak? Kurde, no bez jaj. To tu się od Janie Pawla. Ty się od Janie Pawlasz. Może ty byłeś. Dobra. Zwykło. I pykło.
Nawet nie ma przejścia żadnego, dziwo. Chyba takiego jeszcze pokoju nie spotkaliśmy. No, dawaj mnie to. Co prawda kasy mamy sporo, ale... Ale, no mówię, ten plastik. Teoretycznie ten plastik mogliśmy nawet kupić. Ja jestem dzisiaj normalnie... Normalnie niewyspany. Normalnie niewyspany. O, poszedł strójnik. W ogóle, kochani, zauważyłem, że jest was normalnie... jest was coraz więcej na naszym kanale. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na Discorda, bo naprawdę na Discordzie się sporo dzieje. Zresztą mamy zrobionego fajnego bota, który... Czy zrobionego? No jeszcze go robię w sobie. Fajnego bota, który... Jest w ogóle bonus, czy secret. Kiedy slimy cię normalnie walą po dupie. Coś tu jest jeszcze? Mamy bota, gdzie będziecie ogólnie mieli dostęp do wszystkich konkursów i tak dalej. Co jakiś czas będą robione giveaway, więc też możecie coś na tym zyskać. Nie będziemy tam wchodzić. Więc też możecie coś na tym zyskać. Oczywiście niedługo będziemy mieć wsparcie od pewnej firmy, która załatwi nam kilka rzeczy właśnie na różne giveaway'e, typu jakieś podkładki, może jakieś sprzęty komputerowe, gry i inne tego typu rzeczy. Więc jeszcze raz was zapraszam serdecznie na naszego Discorda. Oczywiście pokazuje się link na ekranie, ewentualnie w opisie filmu. Dobra, klątwę. Co my chcemy odblokować? No w sumie to tak 2 na 10. Nie wiem, po ile to się stakuje. Jeżeli po 5, to lipa. Możemy zrobić to tak? Nie. Ej, czemu teraz klątwa się nie chce? To jest. Ulepszone drewno to by się przydało akurat. Ale rdzeń magnetyczny jest słaby. Bo znów chyba nie wiem, jak to działa. Standardowo. O, szedł, musi być lewej, prawej, dobra, nieważne. Może być tak. Może być tak, idziemy oczywiście niżej. Więc to będzie taki w sumie pogadankowy odcineczek. Wy musicie mi wybaczyć mój głos, bo ja jeszcze śpię. Ja jeszcze śpię. Chodź tu, gałganie. Kondensatorki. No nie możemy nawet otworzyć opiekunku. Wow, co to było? Widziałem. To 550 możemy to sprzedać na luzie. To możemy sprzedać. Tylko no dziwi mnie to, że nie mogę niestety. Nie mogę sobie tego ogarnąć. Piekielna włócznia. To chyba ta jedna z lepszych włóczni. Oj, będziemy mieć to sprzedawać. I co ja inaczej zrobię? To się nam jeszcze przyda. Kondensatorki sobie wezmę. No i otworzę tutaj portal. Co prawda 60 tysięcy, ale myślę, że te przedmioty, które są w tej chwili w naszym ekwipunku, są więcej warte niż 60 tysięcy. A co do tych giveaway ogólnie, to również będziecie mogli wygrać, nie wiem, jakieś figurki czy inne rzeczy z danej gry, którą będziemy grać i robić giveaway'e. Właśnie po to robiłem drukarkę 3D, żeby jakieś tam wam projekty oczywiście tam porobić. Myślę, że fajna taka inicjatywa by była, żeby tam sobie coś powygrywać. Dobra. No to nie jest to, to jest ta cepka. Ark nie mamy. Baterie chyba po 5 się stakują tylko. Ładowarki chyba też po 5. No więc tu już nic nie zrobimy.
Tutaj to nie. Tutko dałem wszystko i tyle. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo już mamy 10 minut odcineczka. A, Shira. Tak teraz patrzyłem, czy mi przypadkiem nie wyłączyło tego nagrywania, ale nie. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej, okay. Jestem znerwicowany już dzisiaj. Po tym odcinku muszę zobaczyć, dlaczego mi muli tak PC. Naprawdę nie mam pomysłu. No i znów dźwięk się wyciszył, kurde no. Co ten Moonlighter z tym ma? Dobra. Tutaj nic nie było. Tutaj też nic nie było. Żadnej foliki jeszcze. Kurde, że ja się nie targowałem. Bo ja głupi. O, o wilku mowa, folijka. Jedna folijka. No chodź tu, chodź. No chodź, kiciuś. Bum. Robimy wam obszukanie. Całkowicie sprawdzamy wszystkie pomieszczenia, żeby nic nie przegapić. Dobra, to przejdziemy sobie. Ja myślę, że w następnym odcinku, jak sobie już tą broń ulepszymy, przejdziemy się dalej. Dobra, jak idzie trasa? Możemy iść w dół na razie. Shiro. Oj, Shiro. Ty to jesteś udany. Tak to mogę zrobić? Mogę. To była spawarka. Nadal chyba do końca nie rozumiem, jak działają. Jak działają te. Te klątwy. Dobra. Tu już jest przejście w prawo. Oczywiście sobie pójdziemy. Ale to tylko czy Tadeuka. Tylko czy Tadeuka. Idziemy na górę. W ogóle nie wiem, ile nam jeszcze Moonlighter w sumie nam zejdzie się z tym Moonlighterkiem, jeżeli chodzi o gameplay. Bo powiem wam szczerze, że już mam ochotę coś innego zacząć ogarniać. Ile itemków, tylko szkoda, że ten mimik, kurde, jest taki porąbany. Pora i czpiniam z rym. No nie, mocny slime. Jesteśmy zgubieni. Oj. No właśnie, jak to teraz obczaić, żeby było dobrze? No nijak, nie da się. Tu mamy 5 potek. No nie da się. Po prostu się nie da. To nie musi być na górze. To może być po prawej. No i na razie jako tako po japońsku jest. Czerwony slime nam nie jest potrzebny. Możemy sobie wziąć to przy okazji. To barachło jest okrutne strasznie. No bez jaj. Bez jajec, proszę. Nie mam co teraz wywalić w sumie. Nie, dobra, mam co wywalić. Nieważne. Ale nie mam co wywalić. Psychicznie nie mam co wywalić, bo wszystko jest mi potrzebne. Mam 5. To kosztuje 660, tą blachę też możemy wypieprzyć. Idziemy dalej, kochani.
oczywiście nie zdążyłem go wywalić. Norma. Tu nic nie było, tu nic nie było. W ogóle naprawdę, naprawdę wam serdecznie dziękuję za te subskrypcje, które tam ostatnio, to po prostu zaczynają szaleć. Te suby ostatnio naprawdę zaczęły szaleć, no to jest coś pięknego i naprawdę wtedy, jak człowiek widzi, że ten kanał się rozwija w jakiś sposób, nawet jeżeli jest to wolno, to normalnie ma aż ochotę siąść i robić swoje. No, udało się. Pyk. Oczywiście jak zwykle gdzieś to musiało walnąć, gdzie nie mamy dostępu. Norma. Kolejny boss. Lecimy na dziada. O, ten już jest silniejszy. Co to było? No, oczywiście jeszcze musiałem wleźć. No nie wiem, co naprawdę teraz wyrzucić, no. Po ile są kondensatory? 5000, drogo. Po 800, drogo. 300, drogo. O Jezu, serce boli. Serce w rozterce. No i tańsza to chyba rtęć jest. Dobra, wróćmy jeszcze raz i tyle. Innej opcji nie mamy. Przynajmniej sporo przedmiotów przyniesiemy. Ale powiem wam, że teraz jak ta drukarka chodzi, zazwyczaj paliłem papierosa sobie przy nagraniu, bo ja ogólnie palę elektryki. Już sporo czasu, 10 lat ponad. To zazwyczaj tak patrzę sobie właśnie na nagranie, czy wskazówka od dźwięku nie idzie w górę. A teraz widzę, że jest tam większy szum i nie idzie w górę. Czyli po prostu program do odszumienia robi robotę, no. Skupił się bardziej na większym szumie niż na tym moim szumie, jak sobie tam delikatnie powietrze wydmuchuje. No dobra, nadal nie jestem zadowolony z progresu. Kryształków do ulepszania już mamy. To się nam bardzo przyda w sumie. To co, wracamy. Wracamy. Wyklearujemy go na maksa. To będzie total clear. Co, ja mógłbym się chyba na teraz na bossa wrócić, bo on się chyba już teraz zrespi. I znów dźwięki, oczywiście, jak zwykle. Moonlighter swoje. Moonlighter swoje, jak zwykle. Dobra, idziemy dalej. Może się przynajmniej dźwięk odbaguje. No i się odbagował, dobra. Jezu, ile tych stripsów teraz tu leci? Ile tych stripsów leci? Odgromajcie ciut. W ogóle już niedługo też powrócimy chyba w końcu do gier VR, bo dawno już tego nie robiliśmy. A kilka nowych pozycji w sumie tam gdzieś widziałem. Na pewno też wrócimy. Nie. Dobra, żyjemy. Wrócimy na pewno do Ancient Dungeon, bo widziałem, że kilka nowych update'ów już wpadło. Ta gierka jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna w rozgrywce. A ja w sumie zauważyłem, że wy bardzo lubicie takie właśnie rogaliki. Nawet kawy jeszcze nie wypiłem, no. Tragedia dzisiaj z samego rana. O, dobra. Tragedia. Mogłem sobie usiąść do nagrywania po kawie. Chociaż jakimś koneserem kawy nie jestem. W ogóle się mam kawę w domu. Kurde, nie mam kawy w domu. No to jeszcze mam wyprawę do sklepu. Nie mam kawy w domu. Trochę chyba się skończyło i nie poszedłem do sklepu. No to... Też masz, Shiro. No nie, no kurwa, takie naprawdę pomieszczenia to są przejebane.
Gdyby nie to, że mam tyle pancerza, to bym już wsiadł, no. Ja nawet chodzić nie potrafię po tym, żeby nie wpaść, no. To już takie przegięcie. No i patrzcie, no i tu jest ukryte i tego już zrobić nie mogę. Tutaj tak samo, nie? Nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem jak tą klątwę ogarnąć, no. No tak, jeszcze to oczywiście wszystko zwróciłem sobie. No, mogę zrobić tak nawet. Trzy klątwy na jednego. Tylko ja tego nie chciałem nawet robić. Wiem to. Dobra. Mniejsza. Jestem w ciry totalne. No i to was się trzeba pozbyć. Gałganki. Dobra. Nie ma, to nie ma. Ten jaki Rambo idzie. Idzie, nie patrzy. Idzie, nie patrzy. Dobra, co my tu mamy? Jak zwykle nic. Przynajmniej nic, co nam się przyda. Mogłem zobaczyć, jaka to jest klątwa. Mogłem zobaczyć, jaka to jest klątwa. Czyli tylko jedna klątwa ujawnia cokolwiek. Tylko jedna klątwa. Już nie mam miejsca. Naprawdę, to inwentory jest tutaj w tym monitorze za małe. Ewidentnie za małe. O! Oczywiście musiało go odrzucić delikatnie w bok. Nie mamy miejsca na potki. Szkoda zostawić. No nie wiem, no ja nie myślę dzisiaj. Nie myślę. Nie myślę. Totalnie nie myślę. Weź przestań te slimy spawnować, proszę. Dziękuję. Slime, jak tylko z dyni go wali. Kurde, nie patrzy. Wali go z dyni, nie patrzy. A jak ostatnio miałeś pożywkę, co? Że tak umierałem często. Musiał mieć pożywkę. O. Co teraz wyrzucić? No oczywiście to szkło co nam zostało, no. Bo to najlepiej jest wyrzucać. Jak wygląda mapka? Zwykle poszliśmy mnie nie w tym kierunku co trzeba. No ale to norma. Człowiek po takim czasie się przyzwyczaja. I widzę, że chyba jedynym aspektem, który tutaj będziemy musieli spełnić, to to, że będziemy musieli mieć dużo kasy i sobie po prostu te folijki kupić. Innego rozwiązania nie widzę. Innego rozwiązania nie widzę, niestety. Blokuje jeden przyległy przedmiot. W jakim aspekcie blokuje, bo nie rozumiem. W jaki sposób blokuje? Rozumiem już. A czy to może rozwalić to? Może. No i to szkoda, bo trochę głupio zrobiłem, no ale okej. Mogłem to sobie ogarnąć. Nie, no pozbędziemy się tego jednego kryształu, no, bez przesady. Już tak nam na upgrade'ach nie zależy. Tak nam nie zależy na upgrade'ach. Ale tu już nic... A w sumie mam miejsce, dobra. W sumie na dwa miejsca sobie ogarnę. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś takiego przycisku, który łączy te wszystkie przedmioty, które możemy jednak wziąć. Notatka. Czy ktoś znalazł ten szary totem z zielonym szlamem? Otwiera on wszystkie komnaty nawet ze strażą w środku. Może nie powinienem zadać pytań w tej kwestii. Totem? I kurde totem. 80% zbadane. Nie widziałem tego. Ty na dwa hity nie siadasz, to ser dziwne. Folijka mnie daj ta. Proszę. Folijka mnie daj ta.
Wynochami z tym. To same tetki są już niestety. Niestety same tetki. O kurde, co żeś ty się rozrobił? Przycisk powinien być inny. No dobra, no tą podkę możemy zużyć. Co prawda i tak zaraz tam mielibyśmy leczenie. No ale no dobra. No dobra. Poliki jak nie było, tak nie ma. No właśnie, o tym mówię. Nawet nie zginęliśmy. To jest cud. Nawet obrażeń nie dostaliśmy. Wow. Kurde. Nie może być. Dobra, zbadane 100? 100. No zaraz zostanę, spokojnie. No jednak nie. Miło. Milusio. Idziemy na bossa. A raczej co z tego bossa zostało? Poszło. Co prawda trochę DPS-ów dostaliśmy, ale... No ale... dobra, blokuję jeden przyległy. To możemy sobie na pewno zrobić to w ten sposób. Sobie połączyć. Na razie sobie odłączyć. No i to by było na tyle. To by byłoby na tyle. To już by było na tyle. Nie mamy jak resztę wziąć niestety. To jeszcze możemy wziąć, to jeszcze możemy wziąć. Tu już same tetki zostały. Brawo. Możemy zrobić tak. O, nie, nie muszę robić tego nawet tak przecież. Kurwa, to było bez tego. To było bez... klątwy. Dobra, czyli to nie działa. To nie działa tak, jak myślałem. No cóż. Może tu coś będzie? No jest blokujący przedmiot. Możemy to zrobić tak. Dać to tu. Dać to tu. Spawarki nam się odblokują. No i reszty i tak nie weźmiemy chyba. Niby mogę sprawdzić, co to jest tutaj to, ale... O, przestań! Przestań, bierz to. Bierz to i bierz to. No, cztery spawarki. No to w sumie było Wurf. W sumie było Wurf. 15 tysięcy, 17 tysięcy do przewodu. No, te przewody są drogie. Te przewody są drogie, nie powiem, że nie. Dobra. I tak wygląda ekwipunek, który zabieramy. Reszta śmietnik. Bierzemy to tu, to tu. Kolejny śmietniczek też sobie tutaj zrobimy. Za tak nie lubię padów. To jest właśnie z tego względu, że trzeba dużo tu klikać i przechodzić. W ogóle jakiś komar mi leciał wielki, wow. Bo już z wczoraj. To już chyba z wczoraj. Dobra. Dużo kasy? 5000, coś słabego. To już było coś lepszego. Wracamy. Wracamy. Sprawdźmy, czy uda nam się kupić ten plastik, bo to mnie bardzo, ale to bardzo ciekawi, szczerze powiedziawszy. Szczerze powiedziawszy, bardzo mnie to ciekawi.
Panie Plastik, czy my cię możemy kupić? Dobra, połączyło się. To możemy jeszcze zabrać. My te dwie rzeczy też możemy zabrać. To wrzucamy. Nic już tutaj nie wrzucimy więcej. Dobra. Kryształki wrzucamy tu. Potki w sumie też wrzucamy tu. Jakieś bronie i tym podobne też wrzucamy tutaj. Dobra, chodźmy sprawdzimy, czy możemy jeszcze kupić plastik i kończymy odcineczek, bo to już jest 31 minut rozgrywki. W drugim odcinku sobie sprzedamy ten cały szrot i myślę, że już zrobimy chyba to ulepszenie. Plastik. Po ile on jest? 9000. Czy będę pierdzielił? 100 tysięcy, pyk. Się nie bawię. To latać, szukać, kurde, bez sensu. Próbujemy tego, tak? Jednej sztuki jeszcze. Co za kondensat? Co? Teraz za kondensatory chcesz? O ty gnoju. To po co ja plastik kupiłem? Oż ty padalcu. Nie ma opcji. 3. 3 za 1. Nie ma mowy. I nie możemy już kupić. No nie, no bez jaj. Bez jaj, naprawdę. Nie wiem, jak to się targuje, no. Czyli normalnie nakopał do dupy, jakbym mógł, wiesz? Nakopałbym ci do dupy. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz przepraszam za te takie dźwięki w tle, za troszeczkę inny głos. Za jakieś to moje przycięcia. No jest rano, czy może nie rano, ale dopiero wstałem i odcinek musiałem nagrać, tak czy inaczej. A, czyli widzicie, nie musimy w sumie tam tych rzeczy sprzedawać tak po prostu. Tylko po prostu możemy sobie wyjść i wejść od nowa i wziąć przedmioty. Dobrze wiedzieć, będę pamiętał. Ale, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy już w następnych odcinkach z Moonlightera. Trzymajcie się, hej hej!